się bardzo cieszę, że dwaj selekcjonerzy wywodzący ze Śląska, Michał Probierz i Błażej Korczyński, przyjęli to zaproszenie. Jestem przekonany, że wielu trenerów jest z tego bardzo zadowolonych. Poznali możliwości, że ciężką pracą, jak my to mówimy na Śląsku, od podstaw można osiągnąć tyle i zostać selekcjonerem w Tacy Polski. Mam nadzieję, że wezmą sobie tej uwagi do serca i może w przyszłości któryś z tych młodych ludzi też tym selekcjonerem zostanie. Trzeba przyznać, że to bardzo fajna inicjatywa i tu widać, że trenerów jest, jak to się rozwija i oby ich było jak najwięcej. A jeśli chodzi o jakieś rady dla tych, którzy swoją przygodę zaczynają lub są na jej początku? No to akurat jest zawsze trudne, bo muszą iść swoją drogą i tą drogą się kierować, a najważniejsze to mieć samo zaparcie, bo jest trenerów bardzo dużo, ale wiara w to, co się robi, to jest najważniejsze. Że i selekcjoner reprezentacji cały czas się szkoli? A nie wiem, to bez tego nie da się. My też musimy się rozwijać, w szczególności, że praca w klubie, a w kadrze to są dwa inne światy. No oczywiście, no jak się nie szkolimy, to stoimy w miejscu, ale nawet bym powiedział, że się cofamy, więc istotną rzeczą jest szkolenie, każdy się szkoli. My, nawet ja, czy ten selekcjoner, też musimy się szkolić, nie możemy poprzestać na laurach, że jesteśmy na tej najwyższej pozycji, jaką można sobie w piłce czy w futsalu wyobrazić i to już jest top i my już nic nie musimy robić. No, dzisiaj świat tak pędzi, wszystko się zmienia, że musimy na to nadążać. No i musimy przewidywać to, co jest przed nami. Trochę o tym, co teraz jest, czyli co aktualnie reprezentacja, jak gra, jak jest jej model. Myślę, że dla tych z futsalu było to ciekawe, też trochę inne, nie tylko taktyka i taktyka. U nas na Śląsku fajnie gościć selekcjonerów reprezentacji Polski, jak i w piłce nożnej, jednostosobowej, jak i futsalowej, także bardzo pouczające, no i mega wrażenia. No mój wykład był taki troszeczkę praktyczny, można powiedzieć. Dużo rzeczy chciałem przedstawić, taki model współpracy. Pracowałem na wielu poziomach, praktycznie na wszystkich poziomach w Polsce i chciałem tutaj trenerom jak najbardziej przedstawić taki model pracy, metody pracy, skupić się na obecnym zespole, czyli GKS Tychy, takie cenne wskazówki, które pomogą im w ich pracy jako trenerom.